Witam wszystkich mieszkańców Rewestowej Ziemi. Dzisiaj jest ten dzień, w którym pokonamy Witchera. Nie wiem, czy mi się to uda. Przygotowałem różne komponenty do walki z nimi, jak zaklęte złote jabłko, kusza łowcy smoków z Gotika, potęga rewczatka, celność Jakubama, szloch Jakubama, splucie Murinela i parę różnych mikstur. Czy damy radę pokonać jednego z potężnych bossów w Minecrafcie? Ta ziemia, ta oto ziemia będzie naszym pobojowiskiem. Zobaczymy, czy uda nam się pokonać go. Dobra, dzisiaj załatwimy Witchera. Zobaczmy, czy damy radę. Tylko gdzie najlepiej zbudować ten... Będę się krył zapewne za tymi domkami. Wydobycie tego. Dobra. Tu? Tu! Oh my god! Jest! Cześć! Czemu nie mogę w niego strzelać? Cześć! O! Co ty robisz? Czy ja jestem naprawdę gotowy na walkę z Witcherem? Elo? Cześć? Elo? Ale on nawala! Ziomki! Pomóżcie! Oh my god! Dobra. Oh shit! Dobra, coś mi zrobił. Zjedz! Szybko! Zaklęte złote jabłko! Zjedz to! Jedzenie! Muszę wziąć picie! Dobra, dobrze, że się zamknąłem w tym budynku. Mikstura regeneracji. Okej, bo on już zaraz będzie atakował. Szybciej! Wypij miksturę siły! Od tu! Gnoju! Dawaj tu! No ja jego odbiję, no jego. Cześć! O, elo! Jedzenia! Ale sporo mu zadałem dzięki temu. Szybko do budynku! W budynku nie możemy sięgnąć. O ty kurde gnoju! Czekałeś na mnie! O! Szybciej! Lewes! Zykop się! Pod budynkiem też mnie nie może sięgnąć, widzę. Szybciej! Kusza łowcy smoków! Elo! Dobra. Ładnie to leci. Szybko. Mamy regenerację zdrowia, więc jest spoko. Dawaj gnoju! A, sam się trafiłeś! I co kurde, pajacu? Ej, on potrafi niszczyć budynki? Nie jest to dobre? Dawaj! I co, pajacu? Dawaj! Nie mogę się tak z nim nawalać, no, bez kitu. Oła. Szybko do domu. Właś. Mikstura leczenia. On jest odporny na strzały. To jest dziwne. Dobra. Nie mam pojęcia, jak go zabić. Halo? Nie wiem, czy to coś daje, tarcza moja, ale chyba daje. Jesus, wkurzył się! Dawaj, Neves! Dawaj! 1 HP! Pokonałem Witchera? Bo... Pokonaliśmy go! Chyba. Co? Powinna po nim zostać... Jest! Gwiazda! Szybko! Zbieraj to! No nie to! Szybko zbieraj! Gwiazda! Cokolwiek! Odblokowano! Netherowa gwiazda! Udało się! O, mamy netherowa gwiazda! Pięknie! Rewest!
Chodź tu, dobra, ktoś inny musi być tutaj w domkach. Gdzieś bliżej. O, tu, potrzebujemy nowych kolegów. O, już widzę tego kandydata na kolegę. Zaraz wam powiem, o co chodzi dokładnie. Pewnie nie wiecie, ale dobra. Zaraz wam zaspoileruję. Nawet wiem, kurde, jak nazwać ten odcinek, nie? Elo? Cześć? Właśnie, uprowadzamy ludzi, póki co. No co ty robisz? Ale zobaczycie, po co mi będzie potrzebny. Ruszamy! Rewest i jakiś pajac z kinolem. Pięknie. Zobaczycie mi, po co to wszystko. Pokażę wam w tym odcinku, jak robić dzieci w Minecrafcie. To będzie szkolenie nie tylko dla młodszych, ale również dla moich starszych widzów. Z tego powodu, że dzieci nie przynosi bocian. Ruszamy sobie do naszej wioski, bo potrzebujemy tego kawalera, ponieważ w naszej wiosce ostał się jeden mieszkaniec. Mieszkaniec jest samotny. Jest rolnikiem. On jako grabarz potrzebuje uczucia. I szuka miłości. Widzicie w tych oczach pożądanie miłości? On w tych oczach jest smutny, jest samotny. Musi pracować sam. Wybiega na pole codziennie o poranku, żeby móc zasiać pole. Pole, w którym mógłby wykarmić kiedyś swoją rodzinę, której nie ma. Ale my jesteśmy od tego, żeby dawać komuś szczęście. Jestem tu, żeby dać szczęście również wam, moim widzom, żebyście to oglądali. Spójrzcie na jego smutną twarz. Nawet wzdycha, robiąc ho. Dlatego jestem zobowiązany znaleźć mu partnera. Partnera, z którym będzie spędzał wieczory, jak i noce. Piękne noce, które spędzał zazwyczaj samotnie, patrząc w lustro i nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Czuł się samotnie, jak zawsze. A teraz ma szansę po raz pierwszy zaznać uczucia, którego nigdy nie zdołał poznać. Prawda, villagerze? Ty głupoty. Dopłyniemy z tobą przymusowo. Zawsze trzeba pomóc losowi. Dawaj, nie, gdzie ty wracasz? Gdzie ty wracasz? Gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz? Od miłości nie możesz uciec. Nie możesz uciec od miłości, nie rozumiesz. Jesteś głupi czy głupi? A, teraz mi nie ucieknie, bo ten... Zamknąłem za nim drzwi. O tak, poznasz dzisiaj miłość, zobaczycie, o co mi chodzi. On jest handlarzem, handluje rybami. Dawaj łódkę. Tam idź. Chodź. Będę musiał cię jeszcze raz. Jedna odsiadka jest. Wytrzymasz, słyszysz? Wytrzymasz, jest jedna przesiadka tylko. Teraz musisz się przesiąść, rozumiesz? Musisz wejść na to brązowe. Ale jak nie wejdziesz na to brązowe, to ci łeb ukręcę, słyszysz? Ci łeb ukręcę. Masz wejść do łódki, weź do łódki. Okej. Okay. A już jest posłuszny. Dobrze. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, pragnę wam przedstawić jeden z najważniejszych budynków w Refkolandii. Oto budynek miłości.
budynek miłości jest czymś niezapomnianym dla villagerów. Nowy przyjaciel. Tak. Tak, nowy przyjaciel. A to jest dlatego, żebyście nie uciekli. Patrz, to jest Marian. Marian, słuchaj, wiem, że to jest drugi facet. Przyzwyczaisz się. Musisz z nim zacząć spać. Po prostu. Patrzcie, co się dzieje. Chyba paręnaście worków ziemniaków, tylko mi tu robić dzieci. O, robią coś. Tak, robią coś. Wiem, że klimat może być nie teges. Jeden uciekł, ale... Zrobił bebę! Jeden uciekł, ale zrobił bebę! Bebę! Żeby mi ten bebę nie uciekł. Jest mały. Bebę! Oto macie poradnik, jak robić dzieci. Tamten gnój gdzieś uciekł. Zrobił mu dziecko i go zostawił. O nie, dlaczego go zostawił? To jest takie przykre. Zrobił mu dziecko i go zostawił, nie? Ale patrzcie, jest bebe! W tym poradniku dzisiaj wiecie, jak robić dzieci. Musicie zjeść paręnaście worków kartofli i kartofli z ziemniakami. I patrzcie, i stworzycie bebę. Tak, jak robić dzieci. Proszę bardzo, dziecko zostało stworzone. Także lepiej chyba uczę niż taka szkoła, jak robić dzieci. Ale no, dzięki za wasz czas. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. W tym odcinku dowiedzieliście się, jak robić dzieci. Dzięki za wasz czas i dajcie znać, jak się wam odcinek podobał. Trzymajcie się, miłego dnia. Hej, hej, pa, pa.